No na pewno tak. Graliśmy na ciężkim terenie, wiemy jaką drużyną jest Lech i szanujemy ich jako rywala. Mieliśmy swoje założenia na ten mecz, które realizowaliśmy, chociaż nie w 100%, ale myślę, że trzeba uszanować punkt. Lech bardzo się męczył w pierwszej połowie, w drugiej troszkę się rozkręcił po wejściu Jefticia, no i wymęczył tą bramkę w końcu. No tak, w drugich połowach tak to bywa, że nachodzi się zmęczenie i jest coraz więcej miejsca i Lech to wykorzystał, strzelił bramkę, ale tak jak mówię, 1-1 i szanujemy punkt. Mieliśmy troszkę szczęścia, choć Łukasz Madej pewnie by strzelił tą sytuację, gdyby nie było tej ręki. No pewnie tak, no ale... Nie ma wątpliwości, że Lech był drużyną lepszą dzisiaj i po prostu wygrał. Ale jeden punkt na wyjeździe trzeba uszanować, tym bardziej, że teraz już czeka nas Legia i ważny dla ciebie też później mecz z Lechią. No dokładnie tak. Dobrze, że Lech nas nie przeskoczył w tabeli i cały czas nie jesteśmy na ostatnim miejscu i teraz pokazaliśmy, że potrafimy grać z dobrymi drużynami, tak jak ostatnio ze Śląskiem i teraz co, jedziemy po 3 punkty. Czy jakiś trener miał jakiś pomysł na ten mecz? Myślę, że gdzieś trzeba oddać to, że udało nam się tutaj zdobyć punkt. Zawsze coś jest kosztem czegoś, aczkolwiek ci wszyscy, którzy mieli być tymi defensywnymi pomocnikami, to jednak umieją grać w piłkę i każdy grał gdzieś tam zawsze, nieraz wyżej, nieraz niżej, ale są to zawodnicy, którzy potrafią grać w piłkę, potrafią wychodzić z tą piłką do akcji ofensywnych, także gdzieś tam defensywne ustawienie, aczkolwiek myślę, że mogliśmy i byliśmy nastawieni na to, żeby się wybronić i wyjść z kilkoma akcjami ofensywnymi do przodu. Dzisiaj komentatorzy tego spotkania bardzo chwalili ciebie, grającego w obronie. No, takie były założenia. Myślę, że szczególnie przy tym ustawieniu, którym graliśmy, tak jak tutaj wspomniałaś, to jednak powinienem grać bardziej wyżej i takie było założenia przed meczem. Później w czasie meczu gdzieś okazało się, że bardziej trzeba się tej defensywie poświęcić. Ale cóż, tak nieraz się mecze układają, szczególnie w tej drugiej połowie właśnie, bo w pierwszej to jednak tych akcji ofensywnych było dużo, a w drugiej ta gra w defensywie była bardziej z mojej strony i myślę, że trzeba, cóż, nieraz tak się układa, ale ważne, że chociaż zdobyliśmy punkt i to cieszy. W drugiej połowie gra Lecha szczególnie się rozkręciła, tak? I konsekwencją była strzelona bramka. Tak, strzelili bramkę, Lech miał przewagę i trzeba gdzieś to podkreślić, ale tak jak mówię, jak tutaj wspomnieliśmy, że było takie nasze celowe ustawienie, żeby troszeczkę dać temu Lechowi pograć i wyjść z kontrami, ale strzelili bramkę, ale gdzieś później to my odpowiedzieliśmy i mówię, jest 1-1 i fajnie, że ten punkt, bo tutaj ten Lech za chwilę zacznie wygrywać. Tutaj uważam, będzie miał serię kilku zwycięstw, a my tu jednak nie przegraliśmy. Kto był wyznaczony do strzelania rzutu karnego, bo się zastanawialiśmy, czy może ty, czy właśnie Roman? Dzisiaj wyznaczony był Roman i z tego co wiem, to chyba Olek Kwiek. Dzisiaj Roman wziął piłkę, strzelił, także wytrzymał nerwy. Chwała za to, że przy 1-0 wziął piłkę, ustawił, strzelił, także dobrze, że to wpadło do siatki. Chwała też naszym kibicom, którzy przyjechali tutaj w tak licznej grupie i dopingowali was naprawdę mocno, czasami przekrzykując kibiców Lecha. No tak, kibice Górnika znani są z tego, że jeżdżą na wyjazdy w licznych grupach, zawsze nas wspierają i trzeba to podkreślić i zawsze fajnie się gra gdzieś nawet na stadionach przeciwnych, gdzie widzi się dużo swoich kibiców. To jest fajne i zawsze człowiek wie, że ktoś tam go wspiera i gra w klubie, który ma tyle kibiców i myślę, że będzie tak dalej, że będą dalej nas wspierać, a my będziemy gdzieś tam grali na tyle, że będą wracali szczęśliwi, tak jak my, po zwycięstwach. Przede wszystkim graliśmy za wolno i te akcje były zdecydowanie za wolne. Za długo prowadziliśmy piłkę zamiast grać na 1-2 kontakty. No, Górnik ustawił się bardzo defensywnie i przy takim sposobie, jakim my graliśmy, to nie mieliśmy prawa im nic zrobić. Dlatego powiedzieliśmy sobie w przerwie, że musimy zdecydowanie przyspieszyć tą grę z jednej na drugą stronę, żeby Górnik pobiegał. I tak graliśmy. Stworzyliśmy przez to sobie kilka sytuacji, przyjęliśmy jedną z nich i przykre jest to, że w takich okolicznościach tracimy bramkę, gdzie przeciwnik
nie miał nawet chyba pół sytuacji i no, strzela bramkę z rzutu karnego. W takich okolicznościach, jak właśnie oceniasz ten rzut karny? Prawidłowo podyktowane, czy rozumiem, że nie? Szczerze mówiąc, nie widziałem i nie chcę tutaj oceniać. Słyszałem, mama mówiła, że tego karnego tam gdzieś nie było, ale nie wiem, no musimy to zobaczyć i no teraz już nic nie zrobimy, nawet jeśli tego karnego nie było, sędzia go podyktował i tego już nie naprawimy. Kolejny raz tracimy punkty i jest wielka szkoda, bo jesteśmy na ostatnim miejscu. Mogliście jeszcze odrobić straty, tak? Bo okazje w końcówce były. No były, stworzyliśmy sobie te sytuacje i dobrze bronił Grzesiek Kaszprzyk i tutaj chyba Górnicy powinni jemu dużą zasługę przypisać do tego remisu, bo bronił w kilku sytuacjach naprawdę instynktownie i dobrze. A nam brakło trochę znowu szczęścia i może jakieś lepszego ułożenia stopy, bo znowu nie chciał wpaść. No plan był taki, żeby go wygrać. Ustawić zasieki z tyłu. Stąd graliśmy trójką defensywnych obrońców, bo wiedzieliśmy, że Lech jest groźny, żeby mogli asekurować boczne strefy boiska, gdzie Lech no, bardzo dużo dośrodkowuje, żeby tych dośrodkowań było jak najmniej. No, udawało się to. No, nie udało się raz przy stracie bramki. Liczyliśmy na grę z kontry, no to w końcu przyniosło efekt i udało się zremisować ten mecz. W pierwszej połowie Lech bardzo się męczył, dopiero chyba wejście Darko tak Jefticia coś rozkręciło troszkę grę Lecha. No na pewno Jefticz rozkręcił grę Lecha i był jeszcze bardziej, jeszcze groźniejszy Lech w swoich poczynaniach. No, my robiliśmy wszystko, żeby nie stracić bramki, niestety nie udało się. Czekaliśmy na swoją szansę z przodu, no, która się zdarzyła po rzucie karnym. Udało nam się wyrównać i nie przegrywamy meczu kolejnego. Lech do końca walczył o odrobienie tej straty, tak, ale świetnie spisywałeś się dzisiaj w bramce i parę sytuacji naprawdę wybroniłeś. Była też poprzeczka jeszcze wcześniej, więc też troszkę szczęścia. No wiadomo, no element szczęścia na pewno w każdej z tych sytuacji jest, bo to jest potrzebne, tak. Jeżeli nie będzie tego szczęścia, to będziemy tracili bramki. Ja robię swoje, no dostałem szansę od trenera Ujrzyńskiego i chcę mu się oddzięczyć za zaufanie, które mnie obdarzył i jak wchodzę do bramki, no to staram się pomóc zespołowi. Jeden punkt jednak nikogo nie urządza, ani nas, ani Lecha, tym bardziej, że Podbeskidzie dzisiaj wygrało. No tak, no na pewno sytuacja nadal jest jaka jest. Musimy zrobić wszystko, żeby to zmienić, tak? No, Lech na pewno nie jest zespołem, który zasługuje na to, żeby być na ostatnim miejscu, tak samo jak my nie jesteśmy zespołem, który zasługuje, żeby być na przedostatnim miejscu. Na pewno zasługujemy na coś więcej i będziemy chcieli to udowodnić.